do 198. No, niesamowity zasięg rąk ma Wilder. JD Lyons, speaker dzisiejszej gali. Ladies and gentlemen, once again, here we go. This bout is scheduled for four rounds of action. This in the heavyweight waga ciężka. Your judges assigned to the bout. Oren, sędziowie punktowi. Mark Phillips and David Hudson. At the sound of the bell, your referee in charge of the action will be Anthony Bryant. Anthony Bryant, sędzia punktowy. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner. Niebieskim narożniku, czarnych spodenkach. He joins us tonight, representing Long Beach, California. His professional record, two victories with one KO, also two defeats and one draw. Here is Ethan Coxa. His opponent, fighting out of the red corner, wearing the red with a silver trim and weighing in at 207 pounds. He is 200 centimetrów wzrostu. 2008 Olympian for the US of A. And tonight he is making his professional debut. Zawodowy debiut. From Tuscaloosa, Alabama. Medalista olimpijski. Wilder. No, wspaniałe warunki tego amerykańskiego olimpijczyka Wildera. When I say break, take a step back, protect yourself at all times. Watch low blows, your head butts. If that's knockdown, stand in the punch of the neutral corner. That's the corner farthest away. Any questions? Nie ma pytań. Touch gloves, back to your corners. No, rewelacyjne warunki fizyczne Wildera, jego zawodowy debiut. Amerykański olimpijczyk w spodenkach czerwonych, 2 metry wzrostu, 213 centymetrów zasięg rąk. No, niesamowite. I jego pierwsze spotkanie na zawodowych ringach. No, to może być kandydat na nowego czempiona ciężkiej kategorii. Spokojnie, Wilder w czerwonych spodenkach, czarno-srebrnych Cox. Czekał właśnie na ten atak, spodziewał się, że tak będzie atakował Cox. Z doskoku, z dystansu zaskoczyć ciosem sierpowym. Pierwsza próba się nie udała i odpowiedź, fantastyczny doskok, lewy prosty, skrócenie dystansu i prawy. No, jak do tej pory obaj pokazali, co potrafią i co będą chcieli w tym pojedynku wykorzystać. Oddala się Wilder od tej niebezpiecznej lewej ręki Coxa. Ładnie chodzi w prawo. No i oczywiście kolejna próba chaotycznego ataku Coxa. Stara się tym lewym sierpowym po skróceniu dystansu trafić w szczękę Wildera. Podobna akcja z obu stron. Również Wilder pokazał tę samą akcję, co na początku tej rundy. Lewy prosty odskok. No i tutaj można było skontrować. Szkoda, że nie zdecydował się Wilder na kontrę, bo było miejsce.
Sędzia w unikach podgląda pracę tych zawodników. Ładnie się obniża. Po raz pierwszy widzę takie podglądanie. Ach, jak się teraz zamachnął Cox tym lewym sierpowym. No i atak Wildera. Wspaniałe warunki fizyczne. Doskonała szybkość. No, jak szybko wykonał te ciosy w tej końcówce. Aż się nie chce wierzyć, że to jest dwumetrowy zawodnik. To jest, proszę Państwa, walka, domyślamy się, która została rozegrana wcześniej, ponieważ na widowni jeszcze nie ma pełnych trybun. No i proszę, kto jest w narożniku Wildera? Mike Breland, też amatorski mistrz świata, no i potem zawodowy mistrz świata. Wspaniały bokser, potem aktor, ależ no z takimi warunkami Wilder może dużo zrobić, no ale jeszcze wymaga na pewno polerki technicznej, no bo... Warunki to jeszcze nie wszystko, tak. Trzeba jeszcze troszkę techniki. Do tych warunków dołożyć właśnie takie elementy jak dobra praca nóg, szybki lewy prosty i właśnie taki prawy również po kilku lewych prostych, jak przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć. Z wytułowiem Wildera. I znowu prawy, no. Półdystans to na pewno nie jest jego sposób. Cox będzie polował na ten długi lewy sierpowy z dystansu. Ależ długi zasięg ramion. Widać było z boku, jak bardzo długa jest ta lewa ręka. O właśnie. I znowu lewy, prawy. O, broni się przed tym prawym zaczepnym Coxa Wilder. Nie pozwala się trafić w tułów. No właśnie, i to co się spodziewałem. Ten lewy sierpowy. Ale jeszcze nie dochodzi. Myślę, że Wilder ma dobry refleks. O właśnie, odskoczył i prawa kontra. Klasyczna akcja. Pod prawą ręką Coxa. No myślę, że teraz zaatakuje tak, żeby rozstrzygnąć ten pojedynek przed czasem. Bo po takim ciosie na pewno Cox jest jeszcze troszkę zamroczony. Tak, no to jest atak chaotyczny. Ale jeszcze nie potrafi Wilder ładnie tego zrobić. Trzyma teraz lewą ręką, a prawą zadawał ciosy chyba. Liczenie na stojąco, to się rzadko zdarza w boksie zawodowym. I znowu długi lewy prosty. I będzie polował Wilder na prawy. Jest prawy jeszcze raz. No już teraz koniec pojedynku, tak. To był cios, po którym... Cox już nie ma ochoty się podnieść, bo ten prawy zakończył ten pojedynek. No, ma brutalną siłę Wilder. Duży talent, był blisko medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.
No tam odniósł dwa zwycięstwa, przegrał dopiero w starciu o medal. No ale siłę ma chłopak naprawdę potężną. Popatrzmy jeszcze raz, tylko że no powiedzmy sobie szczerze, na razie technicznie jest prymitywny. No, dużo, dużo, dużo pracy przed Markiem Brelandem. Mark Breland i jego trener to był brylantowy technik, no, wspaniały zawodnik, mistrz świata amatorów, potem mistrz świata zawodowców, no ale proszę, tylko brutalna siła wystarczyła do odniesienia zwycięstwa, ale proszę, no też zadaje cios i zamyka oczy, no, trafiły Koksa, ale zadając ten cios zamykał oczy, no to... Wykorzystał dłuższy zasięg ramion, a tu te zamykanie oczu to brak doświadczenia. Tak. No i... Ale materiał jest rzeczywiście. Widzimy Marka Brelanda, no może on nauczy go coś. Breland był wspaniałym technikiem. Jeżeli Wilder posiądzie chociaż połowę tych umiejętności technicznych Marka Brelanda, o którym redaktor naczelny boksu napisał kiedyś, że on nie jest Breland, tylko Bryland. No bo rzeczywiście jest to Bryland, no to będzie odnosił wielkie sukcesy. Przez knockout w drugiej rundzie wygrywa w swym zawodowym debiucie Wilder. A będziemy obserwować zainteresowaniu karierę tego zawodnika. 2 metry wzrostu, 213 centymetrów zasięg rąk. No i wspaniały trener Mark Breland w jego narożniku. To była ciężka kategoria. Przed nami już chyba tylko główny pojedynek wieczoru, czyli German Taylor kontra